Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox. Zapraszam Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiejszy odcinek widzimy się po raz kolejny w grze Layers of Fear. W poprzednim odcinku udało nam się otworzyć drzwi od naszej pracowni i odkryć obraz, początek obrazu, który musimy pewnie dokończyć, tak jak było napisane w instrukcji, żebyśmy go spróbowali dokończyć. Mamy nawet napis nad drzwiami, który już wcześniej zobaczyłem. Tym razem zrób to jak należy. Nie wiem, co on może symbolizować. I jednak to pomieszczenie się nie zmieniło. Sądziłem, że tak, bo trochę inaczej wyglądało, ale najwyraźniej się w poprzednim razie nie przyjrzałem. I mamy chyba inną część domu, a w zasadzie... Aha. Zajebiście. No i właśnie o tej manipulacji tymi pomieszczeniami. W zasadzie... pomieszczeniami mówiłem w pierwszym odcinku, że na pewno możemy się czegoś takiego spodziewać po samej wytwórni. To przez chwilę wyglądało mi jak jeleń albo na coś zajebiście dużego samarogi. Na szczęście to tylko jakieś krzaki. No i zamknęło mi drzwi, no to już raczej drogi powrotnej nie mamy. Tutaj mamy jakieś regały chyba, które dziwnie wyglądają. I na podłodze mamy książkę. Oscar Wilde? Wilde? Chyba tak. Kolejne jakieś kurde krzaczory mamy. No i chyba tyle, tutaj więc możemy przejść dalej. Drzwi nam się same zamknęły? Nie, dobra. Tylko dziwna animacja była. Mamy kolejny ten obraz, który był w naszej pracowni. Dość kurde, no dziwny. Mamy jakieś zestawy cygar. Nazwijmy to cygarami, bo w ogóle nie wiem, jak to się nazywa. Fajki? Chyba, że fajkami to nazwiemy. I tak, regał z książkami. Które nic nam chyba tutaj, no niestety, dać nie da. Światełko. Kolejne jakieś meble zakryte. Ale czemu one są zakryte? Przecież tutaj normalnie ludzie mieszkają. Chyba, że nasz bohater chce sprzedać ten dom. Chyba przez okno dostało się trochę wody, mam takie wrażenie, więc chyba będzie trzeba je zamknąć. Just out of the reach for... No spoko, dużo mi to dało. I teraz chyba musimy, nie wiem, wyjść. Inna część domu. Albo to jest w naszej psychice wszystko. Nie wiem, ale w sumie mi to odpowiada. Ale w takim razie, no trochę posrane będzie, jeśli będziemy chcieli wrócić do poprzednich lokacji, bo chyba nie będziemy w stanie. Mamy już jakieś potężne chyba kwiaty. A jak kwiaty, to ktoś musiał tutaj ciągle mieszkać, chyba je podlewać. Albo no nasza służba to robiła. Chociaż nie sądzę. I mamy najprawdopodobniej naszą żonkę, która gra na pianinie czy tam fortepianie. Ale to raczej nie jest w naszym domu, bo nie przypominam sobie takich organów czy tam dzwonów, nie wiem jak to się nazywa. Więc raczej to jest w jakimś chyba mieście albo kościele. Światło wolę zostać odpalone. Idziesz w kółko, tak? Czy błędzisz, błąka się w kółko, no to blisko byłem. Mamy dużo alkoholu, który jest trochę porozlewany i porozbijany. I nie wiem, czy to nasz zdrowy rozsądek to próbuje napisać, czy to jakieś demony i mamy kolejny obraz. Jakiś chyba ludzi, którzy są przestraszeni na widok kosła, który jest najprawdopodobniej diabłem chyba. Pamiętam, że był taki film, który oglądałem, ale tytuł był dziwny. Bajka ludowa o bajka ludowa... W sumie to nawet to spróbuję wyszukać, bo nie pamiętam całego tytułu. Wydaje mi się, że to... O, Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii z 2015 roku. To był tak genialny film, że naprawdę. I tam był też motyw kosła, który okazał się być diabłem, czy posłannikiem diabła. Tak sobie pamiętam. Ale no w zasadzie no chyba tak, bo tam był motyw tego kosła, który potem się okazał być prawdziwy. No jednak drzwi nam się automatycznie zamykają, aż takiej technologii to ja nie widziałem, tylko jedynie widziałem takie, wiecie,
Macie kible i wam się deska wolniej opuszcza. Mam jakieś notatki, których nie możemy podnieść. Kolejne cygara. Jakiś, nie wiem, półeczki mini, czy jakby to nazwać. Kolejny ten sam obraz. I teraz obraz dwóch kobiet, która jedna trzyma jednego faceta za karki, mu obcina łeb. Raczej już mu obcięła, bo ta głowa jest jakoś tak nienaturalnie wygięta. Safe. Dobra. Sejfik raczej będzie trudny do otworzenia, chociaż nie wiem. O, światełko już jest lepiej. 485. No, ciekawy sposób na ukrycie szyfru. Ale dobra. A skoro jest tutaj safe, to raczej będzie coś ukrytego, mam wrażenie. Bo raczej to nie byłoby tak, wiecie. A, masz notatkę jedną do otworzenia, ale potrzebujesz szyfru. Przypadł się. No ja już widziałem, kurde, ten. Piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Ja już ten pierścionek widziałem i teraz mieliśmy, nie wiem, wspomnienia tego naszego bohatera, który oświadczył się naszej żonie teraz, a wcześniej to, nie wiem, swojej dziewczynie, kochance, czy jakby jej inaczej nazywać. Ale nie słucham mniemania o sobie chyba ten gościu. Jednak powiedział, taki arcydzioł jak ty musi mieć moje nazwisko. Nawet ciekawy tekst, jak się jest artystą, ale raczej nie wiem, czy by zadziałał w dzisiejszym wieku. Kolejne tubki z farbami. Notatki, których nie możemy otworzyć. I co? I notatka jakaś chyba. Czemu nie ma w ogóle roku podanego? To jest trochę dziwne. Bo jednak w takich zaproszeniach powinno się chyba podawać rok, tak mi się wydaje. Mam jakieś statuetki albo... nie wiem co. Przypomina mi się od razu Batman, jak w mieszkaniu jakiejś tam naszej koleżanki mogliśmy, wiecie, przesunąć głowę i nacisnąć przycisk i nam się tutaj otwierał cały arsenał, do którego mogliśmy wskoczyć i to była taka nasza, nie wiem, pracownia przez chwilę albo dom, nie wiem jakby to nazwać. Ale tak, możemy chyba lecieć dalej do przodu. To były chyba popiersia, właśnie, popiersia. Są, wiecie, twarz i trochę sylwetki górnej. Kolejne jakieś notatki, tylko tym razem chyba trochę pisane na odwal się, chociaż to pismo jest i tak lepsze od mojego. Jakieś chyba błędy składniowe albo językowe na to chyba wychodzi. Znaczy nie, to jest I i F. Dobra, myślę, że to jest tylko F poprawione. No to trochę tak nieprzyjemni jesteśmy dla naszej służby, ale to jest... dobra, nie będziemy się chyba do tego zbliżać. Szafeczki, w których... no nic nie mamy. A dziwne, że nie możemy się ani skradać, ani skakać. To chyba coraz lepiej świadczy o grze, bo przynajmniej nie będziemy musieli albo uciekać, albo ukrywać się przed jakimś, nie wiem, demonem. Drzwi nam się zamknęły oczywiście. Ale tak, co my tutaj dalej mamy? I nowe jakieś przyborniki chyba. Domino. Nie domino, tylko... no jakieś tam klocki. Palące się drewno. Obraz. W zasadzie nie obraz, tylko lalka powieszona. Nie za ciekawie to wszystko wygląda, przynajmniej dla mnie. Tak, coraz więcej tych samych kwiatów. Znowu te same regały. Chciałem się tylko temu przypatrzeć, ale teraz wychodzi na to, że nie wiem, ciągle jesteśmy w tej naszej posiadłości, czy co, bo... miałem wrażenie, że kogoś słyszałem. Ale chyba, no nie. Ej, nie było chyba... kurde, no. Podejrzanie tutaj to wszystko wygląda, ale naprawdę efekty są zajebiste. Tyle muszę
W zasadzie tyle mogę na razie powiedzieć. Mamy znowu ten sam obraz. Chyba ten sam z tym gościem. Ten jest chyba... Nie, ten też już się przewlekał. I ten jest chyba jakiś nam, dlatego ten gościu chyba go nie widziałem, ale chyba w prawdziwym życiu też taki obraz jest, bo coś mi się chyba przypomina z lekcji plastyki jeszcze. No tak, chyba możemy już wyjść. Podoba mi się w ogóle ruch kamera, w zasadzie to jak chodzimy, bo fajnie się telepiemy na... W sumie na prawą stronę chyba. Albo na lewą, nie wiem. Mamy jakąś zapadnię. Chyba zapadnie. Więc musimy chyba to odpalić. Jesteśmy chyba Batmanem, albo nie wiem, kto ma takie przejścia. No i kolejny ten sam obraz. Globus. Drzwi pewnie zamknięte. Otwarte. Zaraz to zrobimy. W zasadzie zaraz tam przejdziemy. Jesteśmy, aha, w tym samym miejscu. No tak. Tylko tym razem lalki tutaj nie ma, tylko jest ten obraz. Tym razem lalka jest na tym jeleniu. Jej krew to jest farba. Trochę, no, dziwne. Ale chyba, no, drzwi zamknięte oczywiście. I mamy obrazy, tylko że one są trochę chyba dziwne. Wygląda jakby chciało się zrobić zdjęcie panoramiczne, ale by ktoś ruszył łbem. No w sumie tak, to bo one są praktycznie identyczne, jeżeli chodzi o to, co mówiłem o tym zdjęciu. Śmiesznie to nawet wygląda, ale można doszukać się może jakichś głębi, albo nie wiem jak to nazwać. Aha, obraz spadł, dobra. Malowane kłamstwa. Nie za ciekawie to brzmi. Ale fajne... O kurde, chyba jakaś krew. Albo ropa, nie wiem. W ogóle się odwróciłem w przeciwną stronę, jak był ten dźwięk, więc trochę kurde dziwne. Zawsze nie rozumiałem tych wszystkich, wiecie, modelów, którzy nawet potrafią chyba parę dobrych i kilkanaście dobrych minut tak wystać w jednej pozycji, żeby to wszystko malarz narysował. Bo jednak leżeć w takiej pozycji z takimi nogami zwisającymi na bok nie jest chyba zbytnio przyjemne, tego kręgosłup mamy chyba dziwnie skręcony. Ale no dobra, bo chyba tutaj naszkicowaliśmy naszą żonę, na to chyba tak wychodzi, bo raczej jakieś sprzątaczki byśmy tak nie rysowali. Tutaj w tym pomieszczeniu chyba już wszystko jest zaliczone. No to wchodzimy. No i pięknie drzwi automatycznie się zamykają. Tym razem zajebiście dużo książek i fajny nawet obraz. Myślałem, że ktoś już za nami stoi. Fajne mają prowizoryczne wędki. Myślałem, że tutaj łop w sumie tonie od wewnątrz tej wody. Ale teraz jak tak patrzę, to muszę się tutaj doszukać głębi, że ten, że to jest, nie wiem, jego dusza, która chce wyjść, czy coś takiego, nie wiem. Ale to wyglądało ciekawie. Mamy misia pluszowego, a jak wiadomo, zabawki w horrorach to nie jest nic niestety dobrego. Mamy ognisko i jakiegoś chłopa, chciałem powiedzieć. No to dobra. Chyba tutaj się zrobiło niezłe zamieszanie. Te obrazy są porozlewane i są chyba na szubienicy tak trochę. Ale tak, po pierwsze kolejny jakiegoś chyba władcy, albo nie? Na początku myślałem, że to jest jakiś władca, bo tutaj ma takie jakby łuski symbolizujące zbroje. A teraz jak tak na to patrzę, to mi to przypomina szelki. Więc co my tutaj dalej mamy? Szmatek, kielich. W sumie chyba popularne w tym domu, a szczególnie popularne u naszego bohatera. Mamy szafkę, której nie otworzymy, bo oczywiście zajebiście ciężkie krzesełko tutaj leży. Mamy chyba nasz pomnik. Nie wiem, czy on mi przypomina Napoleona trochę, ale już jest chyba za wysoki na Napoleona. Chyba, że możemy się teraz... O, mamy skrzynkę. No i raczej właśnie nie otworzymy. Ale ciekawy zabieg jest z tymi obrazami, naprawdę zajebiście to wszystko wygląda. Ciekawe, czy w studio, które stworzyło tą grę, wynajęło jakiegoś artystę, czy generowało te obrazy jakoś, czy to jest wszystko na komputerze zrobione? Chyba tak, skoro może się tak fajnie zmieniać.
Czyli nowe pomieszczenie, drzwi się zamykają. Szafa. Co może być w szafie? Jak nie alkohol, to książki. Ale nie wiem, po co masz tyle książek. Lecz może w tych czasach to symbolizował, że jesteś bogatym? Możliwe. Bo tylko bogatszych było chyba stać na takie, wiecie, przepisanie ręczne książek. Mamy wachlarz, sądziłem, że to jest jakiś klucz. Mamy szybę, do której chyba nie chce się zbliżać. I drzwi kolejne. Mrygającym światłem, no to już chyba wolę szybę. Ale w tej szybie chyba nic się nie stanie. No to chyba możemy przejść dalej. Mrygające światło w ogóle nie jest czymś przyjemnym. Mamy za to kluczy? Nie. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Trochę dziwne są te kwestie, no bo... Nie odważyła się stawić czoła nam? Przecież my jesteśmy jej... mężem? Trochę kurde, no dziwna sprawa, zamknięte drzwi. Sądziłem, że to jest klucz, ale jednak nie. Mamy ten sam obraz, który był na przejściu, w zasadzie na wejściu, w ganku. Czy jakby tego nie nazwać. I chyba jest identyczny, no tak, raczej identyczny. Chociaż wydaje mi się, że kolory ma jakieś takie bardziej żywe. Mamy kolejne szyby, a w zasadzie lustra, okna, w których nic nie widać. Ale chyba już burza ustała, na to wychodzi, bo ani animacji deszczu nie widzę, ani głosu, jakiego tam głosu, dźwięku burzy. Mamy ten sam obraz jakiegoś, nie wiem, gryfa przerośniętego, ptaka na sterydach, które porywa dziecko. I spiżarnię chyba. No to możemy chyba wejść. Paprika. Chyba nic tutaj nie ma. Oprócz alkoholu. No i co, no i po co byliśmy w ogóle w tej spiżarni? Coraz więcej alkoholu. Jakieś przyprawy, więc teraz chyba wyjdziemy, no nie. Sądziłem, że wyjdziemy ze spiżarni na ten nasz parter, albo główny hall. Nie wiem, jak to nazwać. Jesteśmy teraz w kuchni. A kuchnia była na parterze, więc my robimy jakieś kółko, czy o co chodzi. Waka nic nam nie da, tutaj już byłem. Chociaż nie. Chociaż tak? No raczej tak, bo tylko szafki mam tutaj do dyspozycji, marchewki. Kurde, albo w zasadzie zostawię otwarte tutaj jedne drzwiczki. I zobaczę, czy jak będziemy się cofać, a w zasadzie jak będziemy tak chodzić, to czy się tutaj cofniemy? Czy jak? Zamknięte. Spadające owoce. Co jest? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Ała! Po co chłop na własnej chyba skórze to robił? Mówił, dokładnie wycięłem, przecież to jest tak zajebiście krzywo wycięte. Jakby jakiś, nie wiem, kwadracik, kółko ładne. A tutaj to jest jakiś płat skóry, chociaż w sumie... Nie wiem, jak dużo to jest, ale no nieciekawie wygląda. Ale po co ma takie małe płótno? Nie mógł sobie kupić papierka? I mamy skórę naszą w ekwipunku. Super. Zamykamy. No to już mniejsza z tym. Mamy teraz jakąś łódkę. Z nożem. Kołek jakiegoś pieca chyba. I chleba. I mamy teraz naszą pracownię. Nie? Co? Tak? Bezkształtne mary.
No i wychodzi na to, że mamy naszą pracownię, ale ona jest w ogóle inna, bo mieliśmy wcześniej kolory, jakieś obrazy fajne. W sumie kurde, nie wiem co w tym trudnego, żeby sobie odcinać płaty skóry. Coraz dziwniej wygląda to nasze pomieszczenie. Ale co my tutaj w ogóle mamy? No puste kompletnie ściany. I jedynie chyba żyrandol i tyle, o to wychodzi. Możemy dodać ten kawałek skóry. Są jakieś flamingi? O co chodzi z tą grą? Wychodzi na to, że ukończyliśmy teraz, nie wiem, jakiś podrozdział, rozdział, w którym zdobyliśmy jedną część potrzebną do tego naszego obrazu. I wydaje mi się, że chyba już możemy ten odcinek kończyć, bo naprawdę jest taki niepokój. Takie mam uczucie, że nie, że wiecie, ktoś nas śledzi, albo ktoś do nas podejdzie, słapie czy coś. Że naprawdę coraz lepiej mi się wczuwa w samą grę. Więc no, tak jak powiedziałem, możemy chyba już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Do następnego odcinka. Siemka.